Witam Państwa ponownie. Zdarzyło się Wam kiedyś walczyć z problemem, który wydawał się nie do pokonania, a każda kolejna próba jego rozwiązania prowadziła do jeszcze większych kłopotów? Taki właśnie kryzys przeżywał bohater naszej dzisiejszej historii. Błędna decyzja mogłaby oznaczać utratę rodziny. Zdecydował się więc pójść tam, gdzie miał nadzieję uzyskać jakąś radę. I właśnie wtedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Okej, a może to, co? Tak. Może to. Czekaj. Stop. Przestań na chwilę, Howard, stop. Słuchaj, teraz mamy dla ciebie zadanie. No. Lubię nowe wyzwania, a co takiego? Słuchaj, skoro to są twoje urodziny, to pomyśleliśmy, że fajnie będzie, jak za każdy rok wypijesz po piwie. Brawo! Piwo za każdy rok? A jak? 17 piw? Dokładnie! Jak ci się uda, dostaniesz to pudło cukierku. Czy naszemu bohaterowi uda się dokonać tego nieprawdopodobnego wyczynu? Czy raczej brzuch mu pęknie? Okej, wchodzę w to. Jakbyśmy słyszeli współczesnych młodych ludzi, prawda? Jednak to był rok 1911, kiedy telewizja jeszcze nie istniała, radio dopiero raczkowało, więc muzyka była w centrum wszelkiej rozrywki. I właśnie dzięki niej nasz młody bohater stał się bardzo popularny. Był muzycznie utalentowany, niestety swój talent wykorzystywał w sposób, który coraz bardziej pogłębiał jego problemy osobiste. Poruszająca opowieść o tym, jak niezwykłej przemianie uległo życie Freda Howarda Johnsona, już teraz w Wyzwolonym. Howard urodził się w 1894 roku w Chicago jako drugie dziecko w rodzinie imigrantów ze Szwecji. Od najmłodszych lat z całą rodziną chodził do kościoła. Rodzice byli uzdolnieni muzycznie, a mały Howard bardzo wcześnie zaczął objawiać prawdziwy talent w tej dziedzinie. Chociaż nie było ich stać na lekcje muzyki dla swego syna, mieli w domu fortepian, na którym dzieciak mógł wygrywać każdą zasłyszaną melodię. Jego talent i urok przyniósł mu pewną popularność już kiedy był nastolatkiem, co oczywiście miało wielki wpływ na jego życie. Howard, zaraz wychodzimy do kościoła. Ja nie idę. Jak to nie idziesz? Muszę poćwiczyć, mamo. W zeszłą niedzielę też nie było. Postaram się pójść w następną. Teodorze, Howard mówi, że nie pójdzie z nami do kościoła. No niby dlaczego? Co z tobą, Howard? Tato, powiedziałeś, że pod koniec roku będę musiał zrezygnować ze szkoły, prawda? Żeby pomóc rodzinie, a ja potrafię tylko grać na fortepianie. Muszę ćwiczyć, żeby dostać jakąś pracę. Jaką pracę? Na State Street jest sporo klubów i teatrów. Jestem pewien, że mógłbym tam coś zarobić. Knajpy, teatrzyki, rewiowe? O nie. The Nickel Odeons. I co my z nim zrobimy, Teodorze? Nie mam pojęcia. Mieliśmy nadzieję, że kiedyś pobiorą się z Ruth Borg, no ale w takim przypadku Ruth nigdy go nie zechce. Musimy modlić się za niego i ufać Bogu. Biblia mówi, ucz dziecko drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. To były czasy filmu niemego, w którym muzycy, zwłaszcza pianiści, odgrywali ważną rolę. Tworzyli muzyczne tło historii, nadając jej bieg i dramaturgię. Howard wyróżniał się pod tym względem. Był też zawsze w centrum życia towarzyskiego. Po ukończeniu 8 klasy, dzięki swoim zdolnościom, dostał pracę w teatrze na State Street w Chicago. Rodzice ostrzegali go o pewnych zagrożeniach duchowych związanych z tego rodzaju pracą, ale pieniądze, jakie zarabiał, były niezłe, no i bardzo spodobała mu się popularność. Był niezwykle przystojnym mężczyzną. Zaczął też dbać o strój, ubierając się z coraz większą fantazją. Coś takiego, spójrzcie tylko.
Klasa, co? Przypuszczaliście kiedyś, że wasz syn będzie nosił smoking? Jedwabny! Jak wam się podoba ta czerwona kamizelka? Trochę zbyt krzykliwa. Howard, posłuchaj. Ruth Borg razem z rodziną będą u nas wieczorem. Ja myślałem, że zostaniesz. Szkoda, że nie wiedziałem wcześniej, tato. Mógłbym się z kimś zamienić, a tak muszę grać. A po co ten złoty łańcuch? Ten, co od zegarka. No jedno jest pewne, Howard. Ten strój zwraca uwagę, jeżeli o to ci chodzi. Ja proszę, uważaj, jak będziesz szedł przez tamtą dzielnicę. Skoro nazwano ją zaułkiem mordercy, no to nie można tego lekceważyć. Jakiś włóczęga może pomyśleć, że jesteś bogaty, no i jeszcze ci się dostanie. Nie martw się, tato. Mam tam sporo przyjaciół. No, tego też się obawiam. Howard, ci ludzie i te przedstawienia mają zły wpływ na ciebie. Te wszystkie wymalowane kobiety. Mamo, kiedy one mi się podobają. Kiedyś będziesz się chciał ożenić. A co twoja przyszła żona pomyśli o życiu, jakie prowadzisz wśród tych wampów, żeby nie powiedzieć gorzej, które podkopują twoją moralność? To moja praca. Robię, co potrafię. Howard był na ustach wszystkich w mieście. Każdy zwracał na niego uwagę, kiedy grał, szczególnie kobiety, które były oczarowane jego wyglądem, gładkimi manierami i otwartą osobowością. Przytulały się do niego, kiedy siedział przy pianinie i flirtował z nimi. I zawsze, gdziekolwiek szedł, jedna lub dwie uwieszone były u jego ramienia. Wkrótce jednak kobiety i popularność przestały być jego jedynymi rozrywkami. Howard zaczął palić papierosy, przeklinać, opowiadać nieprzyzwoite dowcipy i coraz częściej pić. Uzasadniał to potrzebą zrelaksowania się po stresie związanym z zabawianiem publiczności. Kiedy skończył 17 lat, podczas urodzinowej imprezy po raz pierwszy mocno przesadził z alkoholem i od tego czasu picie stało się jego sposobem na życie. Poprowadzę Nelly do domu. Howard, co za wino, doskonałe. Nie musisz mi tego mówić, wiem czego potrzebuję. Ostatni akt dał mi zdrowo popalić. Ale dokładnie wyczułeś nastroje, stary draniu. Jesteś niezawodny. Lampka wina czy dwie przed pomagały mi się rozluźnić. A jedna czy dwie przerwie podtrzymują krążenie twórczych soków. A trzy lub cztery po występie pomagają mi się zrelaksować. Nie widzę Nelly, ale z pewnością czuję się odprężony. No to wypijmy za to. Jeszcze trochę i to Nelly mnie odprowadzi do domu. Howard coraz bardziej oddalał się od tego, czego uczyli go rodzice. Zupełnie zapomniał już o ich przestrogach. Z życia starał się wycisnąć każdą kroplę, bawiąc się doskonale, ale przy okazji rujnując swoje dobre imię. Rodzice byli przerażeni, widząc, dokąd go to prowadzi. Howard, dzisiaj będzie w kościele ciekawy koncert. Może poszedłbyś z nami? Nie, dzięki, mamo. Pracowałem do późna i jestem zmęczony. Dobrze by ci zrobiło, gdybyś poszedł do kościoła, synu. A, pieśni, które tam śpiewają, są strasznie nudne i ciężkie. Gdyby mnie pozwolili grać, zaraz bym to rozkręcił. Myślę, że Ruth Borg też tam będzie. Tak? To może jednak pójdę ją zobaczyć. Jest naprawdę piękna. Założę moje ekstra ubranie i rzucę ją na kolana. Gdyby on tylko chciał się ustatkować, Anno. A może wtedy Ruth przestałaby się spotykać z tym skrzypkiem i chciałaby Howarda na męża. Tak, ona jest naprawdę wspaniała. A nasz Howard przegrywa swoje życie i szansę na to, żeby poślubić porządną, wierzącą dziewczynę. Ruth, wow, za każdym razem, kiedy cię widzę, jesteś jeszcze piękniejsza. Cześć, Howard. Jak tam twoi rodzice? W porządku. A ja cię nic nie obchodzę? Wydaje mi się, że ty sam troszczysz się o siebie wystarczająco za nas oboje. Tak uważasz? A czy sprawisz mi tę przyjemność i spotkasz się ze mną w sobotę wieczorem? Howard, jak dla mnie jesteś za bardzo światowy. A co ty wiesz na ten temat? Przecież każdy wie, jakie życie prowadzisz. Poza tym widziałam cię ostatnio, jak grałeś w tym swoim pretensjonalnym ubranku i z wielkim cygarem w ustach, a wokół tłum kobiet bezwstydnie poubieranych. Byłaś w Little Odeon na State Street? Oczywiście, że nie.
Nie jestem taki zły, Ruth. A nasi rodzice chętnie widzieliby nas razem. Trudno mi to sobie wyobrazić, Howard. Wybacz, ale muszę już iść. Rodzice Howarda i Ruth znali się jeszcze ze Szwecji i chcieli, aby ich latorośle związały się ze sobą. Jednak Ruth miała niewiele wspólnego z Howardem. On był przyzwyczajony do kobiet, które same wpadały mu w ramiona, tak więc obojętność Ruth i jej cnotliwe zachowanie sprawiły, że coraz bardziej jej pragnął. Ale ona była niewzruszona. Cześć, Ruth! Cała natura opiewa twoją piękność. Cześć, Howard. A ja się nie poddaję? Nie umówiłabyś się ze mną na sobotę? Howard, ja nie mam zamiaru być jedną z twoich zdobyczy. Daj mi szansę, a przekonasz się, jaki ze mnie gentleman. Howard, nie mogłabym się z tobą umówić, choćby dlatego, że ja jestem chrześcijanką, a ty nie. Ruth, jeśli się ze mną umówisz, obiecuję, że się poprawię, a nawet zostanę chrześcijaninem. Mówisz poważnie? Jak najbardziej. No, w takim razie przyjmuję twoje zaproszenie. Strasznie była naiwna, że mu uwierzyła. Ale Ruth straciła ojca w wieku 7 lat i po 4 klasie musiała zrezygnować ze szkoły, żeby pomóc rodzinie. Wychowywała się w bezpiecznych, przejrzystych relacjach. Wkrótce Ruth i Howard zakochali się w sobie. Przebywanie z tobą to jak marzenie na jawie, Ruth. Podziwiałem cię, kiedy jeszcze byliśmy dziećmi. Ty mi się też zawsze podobałeś, Howard. Ale uważałam cię za strasznego grzesznika i dlatego nie chciałam się z tobą spotykać. No nie za grzesznika, no dobry tak. Boże. No po prostu zarabiam na życie w jedyny sposób, jaki znam, grając na fortepianie. Ale w jakich strasznych miejscach. Ja w żadnym z nich nigdy nie byłam. Nie odważyłabym się. I całkiem słusznie, kochanie. Kobiety, które tam przychodzą, są zupełnie inne. Są bezwstydne. Howard, skoro możesz mieć każdą z nich, to dlaczego sobie zawracasz mną głowę? Ja nigdy nie będę z tobą piła, ani paliła, ani chodziła na któreś z tych widowisk. I właśnie dlatego chcę być z tobą. Jesteś bogobojna i niewinna i za to cię kocham. A jeśli wyjdziesz za mnie, będziesz miała idealnego męża. A wtedy przestaniesz grać w tych przedstawieniach? Tak, jak tylko znajdę inne zajęcie. I będziesz chodził ze mną do kościoła? Oczywiście, ja też jestem chrześcijaninem. O tak, Howard. Tak, wyjdę za ciebie. Podczas ślubu ich rodzice byli niezwykle wzruszeni. Rok później urodził im się syn Eivor, a Howard chodził dumny i blady. Jednak nie zmienił swojego stylu życia tak, jak to obiecywał i rzadko chodził z Ruth do kościoła. Raz jednak udało jej się namówić go na spotkanie ewangelizacyjne. Na nieszczęście była tam też jedna z dawnych znajomych Howarda. Howard, co to za kobieta, z którą tak długo rozmawiałeś? A, taka dawna znajoma. Coś cię z nią łączyło? Po prostu dawna znajoma, Ruth. Ale spotykałeś się z nią kiedyś? A krótko. Howard, teraz jesteś żonaty. Nie powinieneś pozwolić jej się tak obściskiwać. No, a co miałem zrobić? Nie mogłem się jej wyrwać. Przecież nawet nie próbowałeś. Ruth, ona naprawdę dla mnie nic nie znaczy. W takim razie nie rozmawiaj z nią więcej. Ale Howardowi nie było łatwo zerwać dawne znajomości, szczególnie z kobietami. Z natury był otwarty i przyjacielski i lubił być w centrum uwagi. Nie potrafił też zrezygnować z pracy w teatrzykach i przedstawieniach rewiowych, co stanowiło kolejne źródło konfliktów między nim a Ruth. Pomimo ich wzajemnej miłości, małżeństwu groził kryzys. Howard, za 30 minut musimy wyjść do kościoła. Ja nie idę. Znowu? Dlaczego? Ciężko pracuję, Ruth. Chciałbym po prostu zostać w domu i poczytać dobry kryminał. Przecież obiecałeś mi. A nie mam prawa zmienić zdania. Jestem zmęczony. Powinnam była wiedzieć. Wczoraj wróciłeś kompletnie pijany. Śmierdziałeś jak cały browar. Aż tak? No nie wiedziałem. Strasznie mi przykro, Ruth. Będę bardziej uważał i obiecuję, że w następną niedzielę na pewno pójdę z tobą do kościoła. Panie Boże, ty znasz mojego męża. Znasz jego słabości i pokusy, na jakie jest narażony. Usłysz moją modlitwę i uratuj go. Postaw na jego drodze kogoś, kto podzieli się z nim Ewangelią i pomoże mu zrozumieć, jak bardzo sam siebie niszczy. I ucz mnie, Boże, cierpliwości i miłości mimo wszystko. W imię Jezusa. Amen.
Ruth często modliła się za swojego męża, ale wydawało się, że jej modlitwy pozostają niewysłuchane. Kiedy ich syn skończył 2 latka, urodził się następny, a po kolejnych 2 latach córeczka. Jak Howard mógłby sobie pozwolić w tej sytuacji narzucenie pracy w klubach? Miał przecież rodzinę, o której byt musiał się zatroszczyć. Pewnej nocy, kiedy skończył grać, poszedł ulicą w miejsce, gdzie, jak wiedział, dostanie darmową kawę. Tym miejscem była Pacific Garden Mission. Witamy. Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem. Nazywam się Walter Taylor, jestem tu kierownikiem. Miło cię poznać, Walter. Jestem Fred Howard Johnson, ale wszyscy mówią do mnie Howard. Nieczęsto trafiają się tu faceci w smokingach, co? No fakt. A, pewnie pracujesz w którymś z tych teatrzyków. Tak, gram na pianinie w przedstawieniach. No, zapraszamy zawsze, jak tylko będziesz miał chwilkę, na filiżankę kawy, Howard. Dzięki. Czy to jest jakaś misja opiekuńcza? Tak. Miejscowi nazywają ją Starą Latarnią. Przechodziłem tędy wiele razy i zauważyłem napis nad drzwiami: Nadzieja dla wszystkich, którzy wchodzą. Pomagacie różnym włóczęgom, pijakom, narkomanom, prawda? Nasze drzwi zawsze otwarte są dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy. No cóż, ja mam śliczną żonę, która jest chrześcijanką, 2 synów i córeczkę. Czego więcej mógłby sobie życzyć mężczyzna? A mógłbyś się zdziwić, Howard. O, wielu mężczyzn, którzy do nas przychodzą, też miało kiedyś rodziny, pracę, domy. Naprawdę? W takim razie co im się stało? Próbowali radzić sobie bez Boga. No, niestety człowiek bywa na tyle głupi. Ja też kiedyś byłem. Tak? Chyba wszyscy jesteśmy. Do pewnego stopnia. Psalm 14 mówi: głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. No, to trochę tak, jakby twoje buty powiedziały ci, że nie istniejesz i nie możesz ich nosić. Biblia mówi: serce człowieka jest ze wszystkich rzeczy najbardziej zwodnicze i nikczemne. Któż je pozna? No, nie będę z tym dyskutował. A szatan tylko czeka, żeby się tobą zająć. No dobra, miło się z tobą gawędzi, ale muszę złapać ostatni tramwaj do domu. Dzięki za kawę. Później jeszcze wiele razy Howard wstępował do misji na filiżankę kawy. Nie szukał jakiejś duchowej rady, wpadał po prostu na kawę. Tym niemniej Taylor zdobył jego zaufanie. Howard zawsze uważał, że jest chrześcijaninem, choć jego żona miała co do tego poważne wątpliwości. Stale modliła się za niego i namawiała go, żeby rzucił pracę w teatrzykach. Zagroziła nawet, że go opuści, jeśli tego nie zrobi, co sprawiło, że pił jeszcze więcej, żeby poprawić sobie humor niezbędny w jego pracy. Ale kryzys nadszedł. Howard, ja już nie mogę dłużej żyć w ten sposób. W jaki sposób? O czym ty mówisz? W taki bezbożny sposób, w jaki ty żyjesz. Pijesz, zadajesz się z innymi kobietami, do późna przesiadujesz w tych swoich obrzydliwych, bezwstydnych spelunkach. Powiedz mi, jaki to jest przykład dla dzieci? Przecież ja ciężko pracuję, żeby was utrzymać. Nawet sobie nie zdajesz sprawy, jak to na ciebie działa, ale ja to widzę, moi rodzice i twoi też. Jestem dobrym mężem, przynoszę do domu wypłatę i zawsze na noc wracam do domu. Okej, od czasu do czasu może wypiję trochę za dużo, ale jestem zawsze, kiedy mnie potrzebujesz. Ale ja chcę męża, który bałby się Boga, który by go kochał, który by tę miłość do Boga pokazywał naszym dzieciom. Howard, one dorastają. Dowiedzą się, gdzie pracujesz i jeżeli odejdą od Boga, to będzie to twoja wina. No czego ty chcesz ode mnie? Nie mogę grać na pianinie w kościele. Nie zapłacą mi tyle, żeby starczyło na życie. Musisz wybrać. Albo ja i Bóg, albo świat i jego tak zwane przyjemności. Dlaczego miałbym wybierać? Kocham cię, Rudy, kocham nasze dzieci. Howard, musisz wybrać, albo zabieram dzieci i odchodzę. To był prawdziwy dylemat. Jeszcze z dzieciństwa pamiętał, że zawsze może przyjść do Boga ze swoim problemem. Nie był jednak pewny, czy Bóg go wysłucha. Nie znał też nikogo w kościele, do którego należała jego żona, a poza tym czułby się zbyt skrępowany, żeby tam szukać pomocy. Wsiadł więc do tramwaju i pojechał do centrum Chicago, do Pacific Garden Mission. Howard, co cię sprowadza o tej porze? Mam problem, Walter, i zupełnie nie wiem, co robić. No, usiądź i opowiadaj. Moja żona chce, żebym przestał grać w kabaretach.
Kazała mi wybierać pomiędzy nią a światem. Ja nie rozumiem, dlaczego nie mogę mieć tego i tego. Howard, Jezus powiedział, nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego kochać, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Ale przecież ja muszę zarabiać na utrzymanie, a gra na fortepianie to wszystko, co potrafię. Jeśli się zdecydujesz pójść za Jezusem i oddasz mu swoje życie, on znajdzie jakieś wyjście. No i nie będziesz musiał iść na żadne kompromisy ze światem. Myślałem, że jesteśmy dobrym małżeństwem. Wszyscy nas podziwiali. Jeśli pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą się budowniczowie. No to co powinienem zrobić? Zagroziła, że zabierze dzieci i odejdzie. Ja nie wiem, czy jestem w stanie zarobić na dwa domy. Nie, no ja nie mogę uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Howard, istnieje odpowiedź na twój problem. Naprawdę? Jezus powiedział, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Wiem, przecież chodziłem do kościoła. Moi rodzice są chrześcijanami, ja też jestem. O, być chrześcijaninem to coś więcej niż samo słowo. To sposób na życie, posłuszeństwo Bogu, stosowanie się do Jego woli, jakakolwiek by ona nie była. Ja naprawdę staram się być dobrym mężem. Jeśli Duch Święty w nas nie mieszka, nie ma mowy o takim życiu, które podobałoby się Panu Bogu. Biblia mówi, jest droga, która wydaje się człowiekowi prosta, ale koniec jej wiedzie na zatracenie. Jezus umarł, aby cię zbawić, Howard. A po kij grzyb ja mam być zbawiony. Zostałem wychowany jako chrześcijanin. Każdy potrzebuje zbawienia. Jeśli nie zaakceptujesz śmierci Chrystusa za swoje grzechy, będziesz musiał sam za nie umrzeć. Uważasz, że nie jestem zbawiony, mimo że dorastałem w chrześcijańskim domu, zostałem ochrzczony i chodziłem do kościoła? Każdy musi zdecydować za siebie, czy chce przyjąć Jezusa jako Zbawiciela, czy też nie. Dopiero w chwili, w której dokonasz takiego wyboru, narodzisz się na nowo. Jezus powiedział, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. A czy ty kiedykolwiek prosiłeś Jezusa, żeby cię zbawił? Nie. A chciałbyś zrobić to teraz? Gdybym to zrobił, to pewnie musiałbym zmienić wszystko w moim życiu. To prawda, Howard. Wszystko się zmieni, wszystko. Ale Bóg da ci swojego ducha i swoją moc, dzięki której będziesz mógł powiedzieć nie wszystkim pokusom i tak Bogu. Czuję, jakbym stał na skraju czegoś. No bo stoisz. Jedna droga prowadzi do wiecznego oddzielenia od Boga, druga do życia wiecznego. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Co miałbym zrobić, żeby być zbawiony? Wyznaj swoje grzechy Bogu i poproś Go, aby ci przebaczył. A potem poproś Jezusa, żeby ci dał nowe życie, a On stanie się twoim Panem i Zbawicielem. Tego wieczoru Howard przyjął Chrystusa jako swojego Zbawiciela i tak bardzo się nim zafascynował, że jeszcze przez wiele godzin rozmawiał z Walterem, zadając mu mnóstwo pytań. Pomyśleć tylko, że tyle lat spędziłem w kościele i nawet nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo Bóg nas kocha. Zajrzyj do pierwszego listu Jana, rozdział 4, wiersz 9. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Kochamy Go, bo On nas pierwszy umiłował. Nie mogę się doczekać, kiedy opowiem o wszystkim lud. Bóg wybrał mnie jeszcze przed założeniem świata. Jestem nowym stworzeniem. To prawda. Powinienem już iść do domu. Która godzina? 2 nad ranem. Ojej! Ostatni tramwaj pojechał godzinę temu. Będę musiał iść pieszo. Alleluja, Ruth! Jestem zbawiony! Jestem zbawiony! Howard, znowu się upiłeś. Tak, chyba Duchem Świętym. Musiałem iść piechotą do domu. 8 mil i prawie się unosiłem nad ziemią. Howard, jest 4 nad ranem. Gdzież ty byłeś? W Pacific Garden Mission. Nie zdążyłem na ostatni tramwaj, bo chciałem dowiedzieć się więcej o Jezusie. Żartujesz sobie ze mnie? Nie! Rozmawialiśmy wiele godzin i zaprosiłem Jezusa, żeby wszedł do mojego serca. I On to zrobił, Ruth. On to zrobił. Howard. Nie mogę uwierzyć, jakie to szczęście.
Howard przestał przeklinać, kłamać, pić i palić i nigdy więcej nie poszedł już do swojej poprzedniej pracy. Zaczął natomiast chodzić do kościoła, gdzie grał na pianinie, nadając hymnom nowy, dynamiczny charakter. Nauczył się też na pamięć wielu rozdziałów z różnych ksiąg Biblii. Razem z Ruth często udzielał się w Pacific Garden Mission, głosząc Ewangelię lub koncertując. Dzieci, widzicie ten budynek z migającymi światłami? Nazywa się kabaret. To nie jest dobre miejsce, więc nigdy nie powinny się tam chodzić. Wasz ojciec ma rację. Pamiętajcie, co Bóg powiedział. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są ze świata. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości ojca. A ten budynek z krzyżem nad drzwiami to jest miejsce, które warto odwiedzać. To jest misja pomocowa. W każdym razie mnie z pewnością pomogła. Chodźcie, wejdziemy do środka, poznacie kilku wspaniałych ludzi. W 1931, 8 lat po nawróceniu Howarda, urodził się im trzeci syn, czyli ja. Ja znałem ojca tylko jako człowieka bogobojnego, który czytał Biblię, chodził do kościoła i ciężko pracował, żeby utrzymać rodzinę. Jego pełna oddania miłość do mamy i posłuszeństwo Bogu jest największym dziedzictwem, jakie mógł nam przekazać. Umarł w wieku 52 lat na białaczkę, kiedy ja miałem zaledwie 13 lat. Byłby szczęśliwy, gdyby wiedział, że wszystkie jego dzieci, wnuki i prawnuki znają Pana i żyją dla Jego chwały. Zawsze czuł dług wdzięczności wobec Pacific Garden Mission, misji, w której jego życie całkowicie się zmieniło. Tym bardziej jesteśmy więc wzruszeni, że możemy podzielić się tym świadectwem w programie Wyzwolony. Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Przyjacielu, Bóg widzi twój ból, zna każdą twoją myśl i czyn i pragnie uleczyć wszystkie twoje rany. Jezus umarł, żebyś mógł otrzymać nowe życie. Jeśli chcesz przyjąć Boży dar zbawienia, módl się razem z nami. Boże, wierzę, że Jezus umarł za mnie. Wierzę, że powstał z martwych i żyje wiecznie. Wejdź do mojego serca, Panie Jezu, i pomóż mi żyć dla Ciebie. Dziękuję, Boże, za dar życia wiecznego, jakie w Nim otrzymuję. Modlę się w imię Jego. Amen.